Środa, 27 października, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w programie. Kolejna ulica Piotrkowa w remoncie, która o tym już za chwilę. Dziś powiemy także o przygotowaniach do Dnia Wszystkich Świętych. Wspomnimy również najsłynniejszą opowieść o małym księciu, a wszystko to za sprawą uczniów z piotrkowskiej budowlanki. Wymiana chodnika, asfaltu, ułożenie kanalizacji deszczowej to prace, które wykonane zostaną do połowy listopada na ulicy Górnej, na odcinku od Ronda do ulicy Złotej. Drogowcy tym razem zadomowili się na ulicy Górnej. Zmęczona ruchem droga przejdzie metamorfozę, ale zmiana nawierzchni jezdni to nie jedyny zabieg, jaki będzie tutaj wykonany. Będzie tutaj remont obejmował przede wszystkim wykonanie kanalizacji deszczowej, bo to jest jakby podstawa do tego, aby odwodnić ten teren. To są prace niezbędne do tego, aby można było wykonać inne prace i później przez lata bez problemów użytkować ten odcinek. Dlatego też kanalizacja deszczowa, wykonanie nowej nawierzchni jezdni i wykonanie nowych chodników. Obecnie trwają prace przy demontażu chodników. Drogowcy też zrywają warstwy asfaltu po to, by odsłonić warstwy ziemi, pod którymi umieszczona zostanie instalacja kanalizacji deszczowej. Prace na ulicy Górnej potrwają do połowy listopada. Nowe stawki podatku od nieruchomości za 2022 rok. To decyzja piotrkowskich radnych, jaką podjęli podczas 44. sesji Rady Miasta. 14 głosów za, 5 przeciw, 3 wstrzymujące się i brak jednego głosu. Tak dziś zagłosowali radni w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok, a te zmienią się o 3,6%, co oznacza, że w 2022 roku za metr kwadratowy powierzchni budynków mieszkalnych zapłacimy o 3 grosze więcej niż w tym roku, zaś za metr kwadratowy powierzchni pod działalność gospodarczą o 88 groszy. Kierujemy się koniecznością zapewnienia środków finansowych na zaspokojenie potrzeb na wydatki, przede wszystkim w zakresie edukacji, spraw społecznych, komunikacji czy remontów dróg i innych obiektów komunalnych, a przy ubytku dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym byłoby to po prostu bardzo utrudnione, żeby zaspokoić te potrzeby. Radni podjęli także uchwałę w ramach programu Rodzina Plus 4. W związku z ich decyzją od nowego roku posiadacze karty Rodzina Plus 4 będą upoważnieni do darmowych przyjazdów środkami publicznego transportu po okazaniu karty, bez konieczności posiadania darmowego biletu miesięcznego, jak to ma miejsce obecnie. Podczas dzisiejszej sesji podjęto także decyzję o sprzedaży nieruchomości należących do miasta. Miasto wniesie także wkład pieniężny i obejmie udziały w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Gdy trwała sesja korespondencyjna, radni Prawa i Sprawiedliwości apelowali o organizację sesji w formie online. Oczywiście wszystko przechodzi bez dyskusji. Chcemy mieć możliwość debaty, chcemy mieć możliwość rozmowy, dyskusji. Możemy się nawet spotkać tutaj, przed budynkiem. Mamy halę OSIR, możemy się spotkać w wielu różnych miejscach. Jak się okazuje, sesji online nie chcą sami radni. Wniosek formalny radnych PiS o zwoływanie sesji w formie online nie został przyjęty większością głosów. Za było tylko 6 radnych. Natomiast sesje stacjonarne mogłyby wrócić, ale radni musieliby dobrowolnie zadeklarować, czy są zaszczepieni. Chodzi przede wszystkim o limity, które nakładają na nas obostrzenia sanitarne. Przeliczając powierzchnię tej sali, w której się znajdujemy, na liczbę osób, które się mogą tutaj znajdować, limit wynosi 10. Do limitu nie włączają się osoby, które są zaszczepione. Od czerwca informacje o zaszczepieniu przekazało tylko 6 z 23 radnych. W związku z powyższym, mając na uwadze obowiązujące ograniczenia sanitarne, nie mogłem zwołać sesji w trybie stacjonarnym z udziałem radnych. Jednakże zdecydowałem, że najbliższe komisje merytoryczne Rady Miasta, z uwagi na fakt, że liczą one do 10 radnych, odbywać się będą w tradycyjny sposób na sali obrad. Pracownicy urzędu będą objaśniać projekty uchwał i udzielać odpowiedzi na pytania nurtujące Państwa radnych. Sesje stacjonarne wrócą, jeśli radni wyrażą chęć złożenia deklaracji o zaszczepieniu. Ostatni tydzień października to czas przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych. Przygotowywane są nie tylko groby. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego dopina ostatnie szczegóły tegorocznej kwesty na rzecz ratowania nagrobków piotrkowskich powązek. 120 nagrobków na łączną kwotę 450 tysięcy złotych.
Tyle udało się ocalić dzięki darowiźnie Witolda Gillera, dotacjom Urzędu Marszałkowskiego, ale przede wszystkim rokrocznym kwestom odbywającym się w okresie Wszystkich Świętych przed bramami piotrkowskich cmentarzy. W ubiegłym roku z powodu epidemii tradycyjna kwesta musiała przenieść się do internetu. W tym roku wolontariusze wracają przed bramy cmentarzy. Zarówno członkowie Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, ale bardzo dużo wolontariuszy. Będą również uczestniczyć przedstawiciele władzy, łącznie z panem prezydentem, wiceprezydentami, pan marszałek, panowie posłowie. Natomiast w piątek, bo zaczynamy już w piątek, dzień poświęcony młodzieży, więc tutaj nauczyciele z młodzieżą będą kwestować. Jednym z ostatnich wyremontowanych nagrobków jest pomnik Wandy Grabowskiej, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, która w czasie II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie. W ubiegłym roku odnowiony został nagrobek rodziny Sałacińskich. Gdyby nie dar serca odwiedzających piotrkowskie nekropolie, byłoby ciężko, bo koszty renowacji zabytkowych nagrobków są duże. Koszt renowacji jest znacznie większy niż jesteśmy przyzwyczajeni do na przykład nowego pomnika, który dla swoich bliskich robimy. Tutaj są pewne wymagania związane z konserwacją zabytków. Tu pracownicy, którzy to robią, muszą mieć uprawnienia odpowiednie, odpowiednie materiały. No i cena jest, powiedziałbym, nawet czasami dwukrotnie niż takiego nowego. O nagrobki dbają też rodziny zmarłych. Tydzień przed Dniem Wszystkich Świętych to okres, kiedy odbywają się prace porządkowe. Groby trzeba umyć i udekorować oraz zapalić lampki, mówią opiekunowie nekropolii. Co trzeba zrobić? Posprzątać, groby umyć, pozamiatać. No co jeszcze? Ciężka praca? No dosyć, zależy jaki pomnik. Jak jest starszy, jeszcze u babci, no to trzeba troszkę pracy włożyć, żeby troszkę poszorować właśnie. Ale tak, no to na ogół tam u taty, no to już jest taki z nowszych pomników, no to już lżej po prostu. Trzeba to zrobić. Trzeba, no oczywiście, że trzeba. 4 groby do obrobienia, także jest bardzo dużo. Przyjechaliśmy ponad 100 kilometrów, bo nie mieszkam tutaj. No trzeba. No nie tylko na Wszystkich Świętych, ale teraz trzeba. No jest dużo drzew, więc no widać ile liści, ile żołędzi. Co trzeba zrobić? No umyć pomniki, pozamiatać, poczyścić. Jak chce się zostawić znicze, to się wkłada potem tylko wkłady. Tak jest ekologiczniej? Tak. Oczyścić, wymienić kwiatki. Udekorować zieleniom i pomodlić się za duszę. To wszystko. Na cmentarzach przy grobach sporo jest osób krzątających się i przygotowujących pomniki do Dnia Wszystkich Świętych oraz zaduszek. Na terenie nekropolii trwają też prace przy uprzątnięciu zbiorowych mogił. Czas przed Dniem Wszystkich Świętych to okazja do tego, by poznawać historię piotrkowskich nekropolii. Podczas jednego ze spacerów przewodnik opowiadał o najpiękniejszych i najciekawszych pomnikach prawosławnych w Piotrkowie Trybunalskim. I jak się szybko okazało, w większości najstarsze nagrobki na tym cmentarzu nie wyróżniają się od tych wykonywanych na cmentarzu rzymskokatolickim. Kiedy zaczynam się bliżej przyglądać tym nagrobkom, to jakby warstwa ewangeliczna tych nagrobków jest, mam wrażenie, często bogatsza niż tych na rzymskokatolickim cmentarzu. Natomiast warstwa architektoniczna nie różni się zbytnio, dlatego że, krótko mówiąc, te nagrobki przygotowywali ci sami kamieniarze. I to jest bardzo widoczne, to znaczy są tutaj napisy cyrylicą oczywiście, natomiast to są te same zakłady kamieniarskie, polskie zakłady kamieniarskie, które tutaj na ulicy Cmentarnej funkcjonowały też w XIX wieku i przygotowywały te nagrobki. Cmentarz prawosławny powstał w 1830 roku. Znajdują się tu groby rosyjskich żołnierzy ze stacjonującego w Piotrkowie 8 Pułku Strzelców, carskich urzędników prawosławnych duchownych. Większość z pomników nie przetrwała. Poddawano je dewastacji w czasie PRL-u. To, co przetrwało, wymagało renowacji. Te prowadzone są, jeśli tylko pozwalają na to fundusze. Od kilku lat dzięki wsparciu Urzędu Miasta sukcesywnie realizowane są m.in. prace przy murze okalającym cmentarz.
Jego prawie że nie było, dlatego że on się wywrócił nam do sąsiada i musieliśmy go właściwie odbudowywać. A prace ziemne są tak drogie, że niestety musimy to robić małymi kawałkami, etapami. Duży wkład mają władze miejskie na czele z panem prezydentem, którym chciałbym też podziękować, bo my sami na pewno nie bylibyśmy w stanie, żeby podołać takim obciążeniom finansowym. Prace przy murze w tym roku przy wsparciu 25 tysięcy z miasta właśnie się zakończyły. Jak mówi ksiądz Jan Jakimiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Piotrkowie, jest nadzieja, że w następnym roku mur będzie odbudowany w całości. Namacalnym znakiem wspólnych prac jest też kaplica grobowa, która kilka lat temu również dzięki wsparciu miasta została w całości wyremontowana. Kapitalny remont przeszła i dziś każdy, kto przychodzi, to ją podziwia, bo została otworzona w takim stanie, jak ona była przy budowie. To pieniądze w całości właściwie pochodziły z Urzędu Miasta poprzez muzeum i to muzeum się zajmowało remontem tej kaplicy grobowej. Nie tylko mur i nie tylko kaplica zostały poddane renowacji w ostatnich latach. Wiele grobów musiało zostać odnowionych nie tylko z powodu znaku czasu, ale i aktów wandalizmu. Choć wiele już zrobiono, to i tak na zabytkowym cmentarzu jest jeszcze dużo pracy. Kto chciałby przyłączyć się do zbiórki i kwestować, podczas 34. kwesty na rzecz ratowania piotrkowskich powązek ma jeszcze szansę. Jeszcze dziś i w czwartek można się zgłosić do kwestowania. Zapisy wolontariuszy przyjmowane są pod numerem telefonu 697 502 555 bądź 691 695 004. Tradycyjnie w okresie Wszystkich Świętych w rejonie piotrkowskich cmentarzy obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Od piątku 29 października od około godziny 15 do wtorku 2 listopada do godzin porannych dla ruchu samochodowego zamknięte zostaną ulice Cmentarna oraz ulica Partyzantów od ulicy Lelewela do Spacerowej. Ulicami jednokierunkowymi będą Spacerowa oraz Lelewela. W okresie uroczystości Wszystkich Świętych zmienią się również trasy kursowania oraz rozkład jazdy autobusów MZK. W dniach 30 października, 1 listopada autobusy komunikacji miejskiej będą kursować według rozkładu jak w sobotę. Szczegóły na przystankach i na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wracamy do informacji. Została przetłumaczona na blisko 300 języków. Sprzedano ją w ponad 140 milionach egzemplarzy. Należy do klasyki światowej literatury i jest jedną z najbardziej lubianych lektur. Mowa o ponadczasowej opowieści Antoine de Saint-Exupéry. Mały książę zagościł we wtorek w piotrkowskiej budowlance. Wszystko w ramach konkursu, na który uczniowie ZSP nr 3 zaprosili swoich młodszych kolegów z podstawówek. To już piąta edycja projektu Spotkań z, który ma na celu wzbogacić wiedzę o lekturze i lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Na tapetę w tym roku poszedł Mały Książę. Takie lekcje cieszą się powodzeniem. Jest to praca zespołowa, w której można się też właśnie nauczyć o tych przyjaźniach. Jest ona o wiele ciekawsza. Możemy się nauczyć więcej rzeczy, współpracować ze sobą. Teraz uczniowie rozwiązują rysnotki, gdzie na temat Małego Księcia. Oglądali prezentację i bardzo dobrze sobie radzą. Jestem w szoku, jakie zdolności mają ci uczniowie, którzy do nas przyjechali. Podczas konkursu przygotowanego przez uczniów budowlanki dla ósmoklasistów było dyktando i rebusy, ale była też praca twórcza. Młodzież musiała wykonać plakat, który nawiązywał do przygód Małego Księcia, ale inspiracje do tych prac ósmoklasiści musieli zaczerpnąć nie tylko z ponadczasowej lektury. Plakat bardzo ciekawy, bo Mały Książę był na zupełnie innych planetach niż ten literacki bohater. No było to związane z naszym pomysłem, ażeby promować zawody, których uczymy w naszej szkole, w budowlance. Więc Mały Książę był na planecie geodety, był na planecie technika ochrony środowiska, technika budownictwa itd., itd. We wtorkowym konkursie najlepsze okazały się Szkoła Podstawowa nr 11 z Piotrkowa, Szkoła Podstawowa z Gorzkowic oraz z Moszczenicy. A to jeszcze nie koniec. Już niebawem z Małym Księciem spotkają się w budowlance kolejni ósmoklasiści.
jak żyli dawni Piotrkowianie, w jakich mieszkali domach i jak się ubierali. Nad tym zapewne nieraz zastanawialiśmy się, spacerując ulicami naszego ponad 800-letniego grodu. Teraz można zobaczyć to wszystko na własne oczy. Tajemnice te odkrywa przed nami Piotrkowskie Muzeum, prezentując najnowszą wystawę pod tytułem Dawny Piotrków, dawni Piotrkowianie, a jej wernisaż odbył się w miniony piątek. Ubiory męskie, ubiory damskie, nakrycia głowy, a wszystko odtworzone z najdrobniejszymi detalami i z zachowaniem zasad modowych danej epoki. Taka jest właśnie ta ekspozycja ukazująca dawnych Piotrkowian, począwszy od XII, a na początkach XIX wieku skończywszy. To pokaz mody, która zmieniała się przez wieki, ewoluowała i niosła za sobą nowe modowe trendy. Każdy wiek wyróżniał się czymś charakterystycznym. Przełom stroju narodowego wykształcił się w wieku XVII. To zaakcentowaliśmy trzema aż prezentacjami osób z tego okresu różnie ubranymi. Kontusz, Delia czy też Frezja. Także to są olbrzymie różnice. No i oczywiście charakterystyczny ubiór kobiet w tego okresu. Nie było de facto klasycznego stroju narodowego, ale dla kobiet był bardzo uciążliwy strój. Bardzo ciężki, obszerny i dość charakterystyczny. Ale dawny Piotrków to nie tylko stroje i dawni Piotrkowianie. Także prezentujemy na wystawie elementy architektury, która pojawia się w Piotrkowie od samego początku. Więc te pierwotne formy, konstrukcje zrębowe czy też szachulcowe i później rozwój kamienicy gotyckiej, która od XIV wieku w Piotrkowie pojawiają się pierwsze murowane kamienice, później pojawiają się, zmieniają się w te XV-wieczne, bardziej rozbudowane i przekształcają się w te słynne kamienice, które nam zostały na rycinie z XVIII wieku, którą też te ryciny prezentujemy na naszej wystawie. Ciekawostką wystawy jest także dawna kuchnia. Czy na takim palenisku współczesne gospodynie potrafiłyby jeszcze ugotować obiad? Na zwiedzanie wystawy organizatorzy zapraszają w godzinach pracy muzeum. Końca dobiega jesienna runda amatorskiej ligi piłki nożnej, organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przed drużynami ostatnia kolejka. Wśród amatorskiej ligi piłki nożnej zaskoczeń nie ma. Na finiszu pierwszej rundy na szczycie tabeli znajdują się Barwil Omega, Moszczenica i Starówka. Liderzy poprzedniego sezonu zostają w formie. Nic się nie zmienia od jakiegoś dłuższego czasu. Jeżeli chodzi o czołówkę, to jest Prym, Barwil, Moszczenica i Starówka. Zaangażowanie po tej długiej przerwie, bo była przerwa w związku z COVID-em, wszystko wróciło do normy, jest, także jest dobrze. Ostatnia kolejka zostanie rozegrana w najbliższy weekend, po nim nastąpi przerwa. Druga runda na wiosnę. Natomiast na przełomie listopada i grudnia powinna ruszyć amatorska halowa liga piłki nożnej. Drużyny do rozgrywek mogą się już zgłaszać. To była ostatnia informacja w dzisiejszym serwisie. Zapraszam Państwa na magazyn sportowy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Dwudziestego 7 października w kolejnym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafilczuk. To był znakomity weekend dla naszych drużyn piłki ręcznej. Swoje wyjazdowe spotkania wygrały zarówno Piotrkowia, jak i Piotrkowianin. Rozpoczniemy od Szczypiornistek, które odniosły drugie wyjazdowe zwycięstwo z rzędu. Zespół Krzysztofa Przybylskiego pokonał w Koszalinie miejscowe Młyny Stoisław 25-22. Do 20 minuty Piotrkowia grała praktycznie bezbłędnie, zarówno w ataku, jak i obronie. Po trafieniu Natalii Fesdorf było 11-4 i wtedy naszej drużynie przydarzyło się to, co w niedawnym pojedynku we własnej hali z Ruchem Chorzów. Piotrkowia stanęła, a bramki zaczął i to seryjnie zdobywać rywal. W 36 minucie był remis 13-13, a 5 minut później to Młyny Stoisław wygrywały 16-15. Na szczęście scenariusz wcześniej wspomnianego pojedynku się nie powtórzył.
Piotrkowia w końcówce raz jeszcze odskoczyła od rywala na 2-3 bramki i dowiozła zwycięstwo do końca. Mieliśmy bardzo dobry początek, potem niestety dopadł nas przestój w 20 minucie pierwszej połowy. Ze stanu 11-5 zrobiło się 11-9 na koniec tej pierwszej połowy. Powiem szczerze, że nie do końca potrafię to wytłumaczyć, dlaczego stanęliśmy, nie zdobywaliśmy bramek, no ale taki okres mieliśmy 10-minutowy przestoju. W drugiej połowie znowu był taki moment, że gdzieś tam Koszalin z minus 2 czy 3 bodajże wyszedł na plus 1. Był to bardzo groźny moment dla nas, bo wiadomo, że jeżeli zespół łapie wiatr w żagle i gdzieś tam powiedzmy przeskakuje prowadzący zespół, no to jest duża szansa, że pójdzie za ciosem i gdzieś tam bałem się, że punkty mogą zostać w Koszalinie, ale dziewczyny stanęły na wysokości zadania. Cieszę się z tego, że potrafiliśmy do końca walczyć. Brawa dla nich za grę w obronie, dzisiaj dla Karoliny Starneckiej za postawę w ramce. Myślę, że cały zespół zasługuje na słowa pochwały. Koszalin nas dogonił, a nawet przegonił jedną bramką. No ale cieszę się, że my się nie poddałyśmy i w tym właśnie najważniejszym momencie meczu to my zaczęłyśmy grać swoją piłkę ręczną i to my wywozimy stąd 3 punkty. Już po zrealizowaniu tego wydania magazynu sportowego Piotrkowia rozegrała mecz we własnej hali z MKS Perłą Lublin. O tym spotkaniu opowiemy za tydzień. Czwarte zwycięstwo szczypiornistów piotrkowianina w bieżącym sezonie PGNiG Superligi stało się faktem. Podobnie jak przed rokiem zespół Bartosza Jureckiego wygrał w Szczecinie z miejscową Sandrą Spa. Pokonał rywala z Pomorza Zachodniego 37-32. Nasz zespół zaprezentował przede wszystkim skuteczną i dobrą grę w ataku. Pierwsze minuty należały do gospodarzy, którzy po trafieniach Łukasza Gieraka i Mateusza Zaręby prowadzili 2-0. Piotrkowianin nie dał jednak narzucić rywalowi jego warunków. Szybko doprowadził do wyrównania, a w drugim kwadransie pierwszej połowy krok po kroku zaczął wypracowywać sobie przewagę. Po 30 minutach było 20-15. Druga odsłona była bardziej wyrównana, ale Piotrkowianin nie dał rywalowi zbliżyć się do siebie, utrzymując bezpieczną zaliczkę bramkową. Przetrwał trudne momenty gry w osłabieniu i w efekcie wygrał 37-32. Konsekwentna nasza gra. Wyszliśmy z szatni, w końcu naładowani, w końcu nie mieliśmy jakiegoś przestoju w drugiej połowie. Konsekwentnie graliśmy to, co sobie zakładaliśmy. Bramka trochę pomogła, no i taki był efekt, że odskoczyliśmy na 8-9 bramek i ten mecz już był pod naszą kontrolą. Dobry wynik, ale z tyłu troszeczkę mogło być jeszcze lepiej. Tutaj nas pokarcił na pewno Paweł Krupa, wielki szacunek dla niego, bo gra chłopak od deski do deski w każdym meczu, a pokazuje tym młodszym kolegom, jak się powinno grać, jaki się powinno mieć charakter na boisku. Piotrkowianin w sobotę 30 października zmierzy się we własnej hali z Gwardią Opole, a mecz rozpocznie się o godzinie 19. Na koniec piłka nożna. Znakomicie spisuje się w tym sezonie 4. Ligi Łódzkiej Polonia Piotrków. Nasz zespół po 13 kolejkach zajmuje 2. miejsce w ligowej tabeli. Polonia pokonała przed własną publicznością Zgierskiego Borutę 2-1, a bramki zdobyli Mateusz Jakubiak i Tymoteusz Karasiński. Spójrzmy, jak padały gole dla naszej drużyny. Przegrała niestety swoje spotkanie Concordia Piotrków, która w meczu 12 kolejki Kiza klasy okręgowej nie sprostała liderowi tabeli Stali Niewiadów. Nasz zespół uległ aż 1-5, przegrywając do przerwy 0-3. W tabeli drużyna Pawła Płomińskiego plasuje się na 13 miejscu z dorobkiem 11 punktów. A na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.